Minęła 14. Magdalena Bałkowiec. Zapraszam na serwis informacyjny. W najnowszym odcinku serialu dokumentalnego Reset Michał Rachoń i Sławomir Cenckiewicz ujawnili dokumenty potwierdzające przyjęcie w 2011 roku doktryny wojskowej, która zakładała obronę kraju na linii Wisły i oddanie połowy Polski pod okupację rosyjskiej armii. To paradoksalne, co powiem, ale to jest plan w dużej mierze adekwatny do tego, co oni zrobili z polskim bezpieczeństwem. To znaczy to, co oni zrobili z rozmontowaniem ostatecznym całego systemu bezpieczeństwa, rozmontowaniem Wojska Polskiego, zaniechaniami związanymi z zakupami. I tak uważam, właśnie podkreślę to jeszcze raz, że to był wariant optymistyczny, w sytuacji, w której realizowali polityczny plan, polityczne zamiary ludzi, którzy po pierwsze uważali oficjalnie, że Rosja nie stanowi zagrożenia dla Polski, że w najbliższym czasie, nawet w ciągu dekad kilku, w obszarze bezpośrednim związanym z Rzeczpospolitą w zasadzie nie będziemy mieli do czynienia z otwartym, konwencjonalnym konfliktem. Polska była stroną, która parła do tego, aby zbudować reset z Federacją Rosyjską w sprawach bezpieczeństwa militarnego. Tak, w sprawach wojska. To jest bardzo ważne. Tak. Państwo polskie, mając świadomość tego wszystkiego, co tu zostało powiedziane, że jesteśmy bezbronni, że nie jesteśmy w stanie bronić się ani 10 dni, ani 14 dni, tylko w samych założeniach piszemy, że plan 5- czy 6-stopniowy zakłada, że jedynym miejscem, gdzie my będziemy próbować stawić opór, będzie linia Wisły. To wszystko, o czym mówimy, o czym politycy mówią w studiach telewizyjnych od dłuższego czasu, o czym tu w 2013 roku mówili nasi goście, w tych dokumentach jest napisane to wprost i my to pokażemy. Ale to, co robi na mnie największe wrażenie, jest szokujące, że wiedząc to wszystko, polscy politycy, polski premier, polski minister obrony narodowej, szef sztabu generalnego, rektor uczelni wojskowej w Polsce, że to oni na kolanach, na klęczkach lezą, przepraszam, do ambasadora, znaczy to jest dla mnie coś niesamowitego i proszą, no zgódźcie się, żebyśmy my mogli z wami po prostu budować reset w tych sprawach. Wczoraj Michał Rachoń pytał byłego premiera Donalda Tuska o politykę resetu i uzgadnianie podwyższenia wieku emerytalnego z Angelą Merkel. Jednak zamiast odpowiedzi usłyszał groźby więzienia. Ponadto kandydujący z list Koalicji Obywatelskiej Andrzej Rozenek, przez lata bliski współpracownik Jerzego Urbana, powiedział, zwracając się do dziennikarza, że zna jego adresy. Pańskie relacje z Angelą Merkel dotyczyły również kwestii związanych z nagrodą Karola Wielkiego. Także za tego typu działania będziecie odpowiadali państwo karnie. I to są w gruncie rzeczy bardzo proste rzeczy wynikające wprost z dokumentów, które powstały pod jego nadzorem w instytucjach, którymi kierował. I ja tylko przypomnę krótko tę niezbyt długą listę pytań. No po pierwsze jest pytanie o to, z jakiego powodu Donald Tusk jako premier zaakceptował takie, a nie inne plany obrony Polski, na których widnieją po prostu jego podpisy jego ministrów i jak wynika z obowiązujących procedur. Są to plany, które wymagały jego akceptacji. A pytanie dotyczące tego, z jakiego powodu każda rozmowa telefoniczna, oficjalna, jaka prowadzona była przez Donalda Tuska, ma swoje odwzorowanie w konkretnej notatce, z konkretną sygnaturą, z konkretnym miejscem w archiwum, poza rozmowami, które toczone były rano 10 kwietnia 2010 roku, bo tych dokumentów z jakichś powodów nie sposób jest odnaleźć. To są pytania, to są bardzo konkretne pytania, do których można się odnieść. To są groźby wobec dziennikarzy. Tusk przewala tu standardy swojego przyjaciela Putina, czyste rosyjskie standardy, kiedy władza decyduje, który dziennikarz może pytać i o co może pytać. No, tak będzie wyglądała jego Polska. Zresztą pamiętamy telewizję w redakcjach, napady, groźby, niszczenie ludzi. On jest w stanie tylko rozmawiać z dziennikarzami, którzy mu śpiewają 100 lat. Dziś Prawo i Sprawiedliwość opublikowało nowy spot odnoszący się do działań polskich służb i filmu Agnieszki Holland Zielona Granica. Pamiętacie wściekły atak opozycji powiązanych z nią celebrytów na polskich żołnierzy i funkcjonariuszy? No tak nie postępują żołnierze. Śmiecie po prostu. To znowu się dzieje. Agnieszka Holland właśnie wypuszcza do kin paszkwil obrażający Wojsko Polskiej Straż Graniczną. Kim jest Agnieszka Holland?
to osoba od lat związana z Tuskiem i Platformą Obywatelską. Popieram Platformę Obywatelską. Czy słyszeliście jakikolwiek głos sprzeciwu wobec tego filmu z ust polityków opozycji? Oczywiście, że nie. Wręcz przeciwnie. Platforma Obywatelska zaprosiła Agnieszkę Holland na swoje wydarzenie polityczne Campus Polska. Nie pozwolimy opozycji i celebrytom obrażać naszych żołnierzy i funkcjonariuszy. To oni od ponad 2 lat narażają się na niebezpieczeństwo, ryzykują życiem i zdrowiem, by Polska była bezpieczna. Żołnierzom i funkcjonariuszom należy się szacunek za to, co robią. Jesteśmy murem za polskim mundurem. W wywiadzie dla najnowszego tygodnika Gazeta Polska wicepremier Jarosław Kaczyński wskazał, że w obecnej kampanii oprócz prezentowania osiągnięć i propozycji programowych politycy Prawa i Sprawiedliwości będą starali się uświadomić wyborcom, czym skończy się dla nich powrót rządów Tuska. Nie mam żadnych wątpliwości, że cała polityka zagraniczna Polski z czasów premierostwa Tuska była podporządkowana jego prywatnemu interesowi. Niektórzy już tych czasów nie pamiętają, wielu jest za młodych, by dobrze je pamiętać. Dlatego pokazujemy, jak Platforma w Polsce rządziła i jakby ewentualnie kierowała sprawami państwa, gdyby udało jej się przejąć władzę. Chcielibyśmy poza tym unaocznić, jakie straty Polska poniosła wskutek 2 kadencji ich rządów. Środowisko Tuska dysponuje potężnymi mediami, które stały się faktycznie ich machinami wyborczymi. By dotrzeć do wyborców z naszym przekazem, musimy pokazać nie tylko swoją ofertę, lecz także prawdę o naszych konkurentach. Każdy wyborca, który nie chce, by Tusk i jego ludzie wrócili do władzy, powinien głosować na nas, nawet jeśli nie wszystko mu się u nas podoba. Jesteśmy siłą polityczną, która potrafi przyznać się do błędów i wyciąga z nich wnioski, a nie jest to w polityce częste. Polska reprezentacja w piłce nożnej ma nowego selekcjonera. Został nim Michał Probierz. Chciałbym przedstawić pierwszego selekcjonera naszej reprezentacji w piłce nożnej. Zostaje nim Michał Probierz. Michale, chciałbym przede wszystkim wręczyć Ci koszulkę, która będzie Cię prowadziła do samych sukcesów. I życzę wszystkiego najlepszego jako trener, żeby ten cel, który wszyscy o nim myślimy, żeby został osiągnięty, czyli mistrzostwa, awans na mistrzostwa Europy. Atmosfera wokół kadry nie jest zbyt dobra i moim celem jest, żeby po prostu dać możliwość spokojnej pracy, żeby dać możliwość odbudowy tych zawodników, żeby ci wszyscy zawodnicy z wielką przyjemnością przyjeżdżali na reprezentację i tutaj, żebyśmy wszyscy dążyli do tego, żeby osiągnąć ten cel, awans na Mistrzostwa Europy. I to wszystko w tym serwisie informacyjnym. Za chwilę spotka się z Państwem ponownie Marcin Bąk i jego gość Michał Jach, Prawo i Sprawiedliwość, szef Komisji Obrony Narodowej.